MediaTek zaprezentował elegancką, energooszczędną lampę biurkową Prosion MT216 z regulowanym 3-stopniowym poziomem jasności światła oraz 3 trybami świecenia. Białe światło, żółte światło, białe i żółte światło jednocześnie. Energooszczędna lampa biurkowa wyposażona jest w 18 diod LED o łącznej mocy 4 W. Posiada też 9 poziomów jasności. Możemy regulować temperaturę światła od 2800 do 5700 Kelvinów. Centralna iluminacja wynosi 550 luksów. Musimy to wyprostować, ramię. Wszystko dobrze zapakowane. Kabelek do ładowania USB na micro USB. I sztywna instrukcja, bardzo sztywna. Sprawdzam, czy jest po polsku. Jest po polsku. Polish language jest. Naprawdę bardzo ładne wykonanie z takiego plastiku świecącego. Wszystko solidnie wygląda. Lampa jest bezpieczna w użytkowaniu, odporna na spadki napięcia, wstrząsy, wibracje, częste załączanie i wyłączanie. Regulowane ramię pozwala ustawić lampę w dowolnej, dogodnej dla siebie pozycji. Zakres temperatury światła wynosi od 2800 do 5700 Kelvinów. Wbudowany akumulator litowo-jonowy 1200 mAh wystarcza na 48 godzin świecenia. Pełne naładowanie osiągamy już po 5 godzinach. Lampę możemy naładować kablem USB 5V poprzez port micro USB. Waga wynosi jedyne 402 gramy. Lampa jest super wykonana, fajnie świeci, na biurku mało miejsca zajmuje i co najważniejsze, nie ma kabli. Możemy zmienić sobie barwę światła z zimnej na ciepłą lub taką mieszaną, czyli wszystkie wtedy diody się świecą i ciepłe i zimne. Naprawdę wystarcza do takich tutaj drobnych napraw na biurku, nawet w nocy. Daje radę, na pewno będę ją używał ze względu na małe właśnie gabaryty. No i co? I naprawdę dobry sprzęt i tyle. Cena tej lampy na miesiąc marzec 2018 waha się od 58 zł do 70. Zapraszam do kolejnych odcinków oraz do subskrypcji mojego kanału. Pozdro. Pierwszy raz. Drugi. Jest nieźle. Trzeci. Naprawdę jest moc. Mogę przy tej lampce nagrywać jakieś vlogi. Vlogi lub jakieś, no... Nie wiem, zobaczcie sobie. Niezła moc. Daje radę, jak na taką małą lampkę. Nieźle oświetla. No to co, jeszcze raz? Naprawdę, pierwsze minuty testowania i jestem pod wrażeniem. Fajna, malutka lampka, niewiele miejsca zajmuje, bez kabli. Będę ją używał, na pewno ją będę używał. Naprawdę jest niezła i super wygląd, podoba mi się. Także dalej ją przetestuję. No, całe biurko ładnie oświetla. Możemy sobie coś pisać nawet. Dobra, jest włączona barwa ciepła, robię to po ciemku. Przytrzymując przycisk przy włączonej, robi się zimna, czyli dwa rzędy zimnych diod się świecą. Wciskając jeszcze raz, przytrzymując, zapalają się wszystkie, czyli dwa rzędy zimnych i środkowy ciepłej. I wtedy możemy sobie szybko wcisnąć, to się zwiększa moc. 3 stopnie. 2, 3. I taki to jest największa moc na biureczko. Całe biureczko podświetlone elegancko. Czy na twarz i jedziemy. Naprawdę dobrze. Dobrze jest, świeci fajnie.